Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Na podstawie artykułu 19 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym otwieram czwartą sesję Rady Gminy w Kurzebniku. Chciałbym w sposób szczególny i bardzo serdecznie powitać zaproszonych gości. W szczególności witam pana Tadeusza Sławeckiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Witam bardzo serdecznie. Witam również panią Grażynę Przasnyską, warmińsko-mazurskiego kuratora oświaty. Witam panią Jolantę Szulc, radną województwa warmińsko-mazurskiego. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 13 radnych, jest więc prawomocna do podejmowania uchwał. Proszę sekretarza ostatniej sesji, pana Wojciecha Goniszewskiego, o informację w sprawie protokołu z obrad poprzedniej sesji. Oświadczam, iż zapoznałem się z protokołem z ostatniej sesji. Został on spisany zgodnie z przebiegiem sesji. Do protokołu nie wnoszę żadnych uwag. Dziękuję bardzo. Punkt 6. Proszę Państwa, prosimy teraz o zabranie głosu gospodarza naszego wójta, pana Wojciecha Derszewskiego i zdanie nam sprawozdania z działalności między sesjami. Panie wójcie, oddaję panu głos. Panie przewodniczący, szanowna rado, panie ministrze, szanowni państwo, drodzy goście, ze względu na wyjątkowy i uroczysty charakter tej sesji postaram się w bardzo telegraficznym skrócie przedstawić to, czym się zajmowaliśmy w ostatnim czasie. Tych zadań jakby bieżących jest sporo i też wyjazdów, spotkań zewnętrznych. Chcemy dziś skupić się na funkcjonowaniu oświaty, na pewnych priorytetach i na wyznaczeniu pewnych kierunków rozwoju naszej gminy, tak aby edukacja postępowała w ten sposób, abyśmy kształcili pod potrzeby lokalnego rynku pracy już od najmłodszych. Punkt 7. Szanowni Państwo, jest to ta część już bardziej uroczysta dzisiejszej sesji. Chciałbym Państwa poinformować, że Minister Edukacji Narodowej pani Joanna Kluzik-Rostkowska nadała 3 pracownikom oświaty za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania medale Komisji Edukacji Narodowej. Proszę wobec tego o wystąpienie wyczytane osoby. Poproszę panią Alicję Templin, Renatę Rydel i pana Arkadiusza Kamińskiego. Proszę o wystąpienie tu na ten front nasz tu. Ach, tu jest pan. Jak już wcześniej, szanowni państwo, wspomniałem, mamy tu zacnych gości w dniu dzisiejszym, pana Tadeusza Sławeckiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Proszę pana ministra o dokonanie aktu wręczenia medali. Proszę również pana wójta i również chciałbym poprosić panią kurator Grażynę Przasnyską, żeby po prostu wziął udział w tej wspaniałej, wyróżniającej się naszej tu społeczności. Dzisiejszego posiedzenia jest wręczenie uczniom, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce, w zachowaniu, sporcie i innych dziedzinach. Stypendium ufundowane jest przez wójta gminy Kurzebnik pana Wojciecha Dereszewskiego. I bardzo proszę o prowadzenie tej uroczystej części już sesji panią Barbarę Dębińską i pana Pawła Kowalskiego. Stypendia za pierwsze półrocze roku szkolnego 2014-2015 uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Kurzebnik za wysokie wyniki w nauce oraz inne osiągnięcia sportowe i artystyczne. Odczytam teraz imiona i nazwiska uczniów ze szkoły podstawowej imienia Orła Białego w Brzoziu Lubawskim. Poproszę o wystąpienie. Dorota Figurska za wysokie wyniki w nauce i zdrowe zachowanie.
prosimy. Roxana Różankowska za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Natalia Wiśniewska, również za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. I Kinga Płotka, za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie oraz za osiągnięcia artystyczne. Bardzo dziękujemy uczniom. Poprosimy teraz uczniów ze Szkoły Podstawowej w Tereszewie. Kasper Mejka, Adam Stępień, Jakub Śnieżawski, Marika Kotewicz, Mateusz Musiakowski, Joanna Ząbkiewicz, Tymoteusz Kamiński, Kamila Lange, Agnieszka Drzymalska, Klaudia Domeracka, Dawid Musiakowski. Przyjaciół Ziemi w Zespole Szkół w Marzecicach. Jakub Piotrowicz, Oskar Maron, Aleksandra Kowalska, Sandra Kurowska, Julia Połomska, Natalia Świklińska, Natalia Szustkowska, Marcelina Walewska, Jakub Tyburc, Aleksandra Włosowska.
Angelika Pięta, Mateusz Kołecki, Wiktoria Lędzio, Maciej Wyrostek, Natalia Ziołkowska, Karolina Herbowska. Szkoły podstawowej zespole szkół imienia Władysława Jagiełły w Urzędniku. Olga Jabłońska, Natalia Szałkowska, Patryk Gruźlewski, Oliwia Auda, Kamil Włosowski, Emilia Kozłowska, Maja Makowska, Oliwia Kierząkowska, Kamil Mapujski, Piotr Osmański, Norbert Dachowski, Karolina Piątkowska, Agata Rybicka, Julia Pszczyńska, Patrycja Wasiecka. Ja mam
dziękujemy uczniom szkoły podstawowych. Poprosimy teraz uczniów gimnazjum w zespole szkół imienia Władysława Jagiełły urzędników. Nikol Boka, Julia Czyżewska, Wiktoria Ryder, Anna Wieczorek, Michalina Zaborowska, Alicja Andrzejewska, Katarzyna Brzozowska, Patrycja Czołba, Natalia Karbowska, Maria Kierzenkowska, Aleksandra Kosowska, Livia Piotrowicz, Jakub Winter, Klaudia Bożyńska, Natalia Lewandowska, Julia Lizakowska, Kamila Pawłowska. Dajcie jeszcze po te wyższe rady, jeżeli to będzie tylko możliwe. Jeszcze raz serdecznie Wam wszystkim gratuluję zawieranych głównych urzędów. Pozwólcie, Szanowni Państwo, że serdecznie powitam naszego starostę powiatu mazowieckiego, pana Zbigniewa Ziejewskiego, który dotarł tutaj. Szanowni Państwo, przewodniczący Komisji Oświaty Gminnej, kolega Leszek J., jak i nasz kolega radny powiatowy, który jest również przewodniczącym Komisji Powiatu Nowomiejskiego, pan Jacek Ryder, mają jakąś niespodziankę, jaką nie wiem, ale oddaję im teraz głos. Panie Jacku, panie Leszku, proszę bardzo. Dzisiaj na sesji oświatowej po raz kolejny zostały wręczone stypendia wójta. Ale to nie jedyna taka inicjatywa i tutaj w dowód uznania wręczamy podziękowanie wykonane przez naszego miejscowego artystę w Górze w Szkle. I może przeczytam treść o treści.
Wojciechowi Tereszyńskiemu, wójtowi gminy Kurzędnik, w dowód szczególnego uznania za promocję kultury, oświaty i sportu. Radni Powiatowej i Gminnej Komisji do Spraw Oświaty. W ich imieniu przewodniczący komisji Jacek Rydel i Leszek Jobs. Że w taki szczególny sposób podziękuję naszym młodym filmowcom. Nie ukrywam, że szerokimi drzwiami stoi przed Wami oczywiście wielka kariera może filmowa. A nasza młodzieżowa telewizja internetowa oczywiście ma swojego opiekuna, którym jest nasz radny powiatowy pan Jacek Rydel. Panie Jacku, dziękujemy, gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Oczywiście wśród tej młodzieży są nasi stypendyści, którzy wcześniej odebrali swoje nagrody, które wręczał pan wójt. Serdecznie wam gratuluję, życząc dalszych sukcesów. Korzystając oczywiście dzisiaj z obecności pana ministra, panie ministrze, proszę o zabranie głosu celem dodania nam animuszu do dalszego działania. Dzień dobry państwu. Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie do udziału w tej uroczystości, ale korzystając z tego, że jest mnogość gości, którzy reprezentują różne szkolnictwo, pozwolę sobie swoje wystąpienie nie ograniczyć tylko do słów kurtuazji, ale przekazać, myślę, że kilka istotnych informacji. Szanowni gospodarze, z panem wójtem, panem przewodniczącym na czele, drodzy goście, pełnia tytułów, szanowni radni, drodzy uczniowie. No cóż, jako stary praktyk, po obejrzeniu tego, co było na prezentacji, tego, co jest wokół, chciałem wyrazić ogromne słowa uznania, bo wiem, że Szkoła Polska jest silna w terenie. Nie macie takich obiektów jak Centrum Nauki Kopernik, które wczoraj wizytowałem, czy dostępu do nowoczesnych obiektów kulturalnych, ale to nie oznacza, że macie mieć gorsze szanse edukacyjne. Moi drodzy, w Centrum Nauki Kopernik nie znajdziecie takich wspaniałych laboratoriów do nauczania przyrody, jak tutaj macie za oknem. Trzeba troszkę inaczej spojrzeć na szkołę wiejską. Ja sam kierowałem przez wiele lat różnymi placówkami w gminie Czemierniki, koło Radzynia, który tak zasłynął z Rancza Wilkowyje, prawda? I wiem doskonale, że nieważne jest, skąd dziecko pochodzi. Ważne, na jak podatny grunt trafi. Bo często prawdziwa pustynia duchowa jest w wielkich miastach, a wielka ekspresja i chęć działania jest właśnie w małych miejscowościach. Że potraficie przez różne potrzeby. Ja wiem, bo cały czas na bieżąco byłem wiele lat radnym, ale że staracie się postawić na to, co jest najważniejsze, na edukację. Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękuję panu ministrowi za te ciepłe słowa skierowane do nas tu wszystkich. Proszę o zabranie głosu panią kurator Grażynę Przasnyską. Panie ministrze, panie starosto, panie wójcie, szanowna rado, szanowni państwo, ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Jestem w bardzo trudnej sytuacji, bo co może powiedzieć kurator po wystąpieniu pana ministra. Ale ja może z takiej perspektywy wojewódzkiej trzy zdania dopowiem. Ten film pokazał, jak państwo, jako gmina jesteście aktywni, jak aktywny jest wójt.
dwie szkoły skorzystały z programu Cyfrowa Szkoła się doposażyły, bo te laptopy stojące to właśnie z tego projektu. W ubiegłym roku na 10 podmiotów, które zostały zakwalifikowane i realizowały program, o którym wspominał pan minister, Bezpieczna i Przyjazna Szkoła, jeszcze raz na 10 podmiotów, jeden to była gmina Kurzędnik. Proszę państwa, dzisiaj i przez najbliższe lata jest niepowtarzalna szansa dla samorządów, szkół, organów prowadzących. Bo będą takie, które korzystają z tych programów, starają się i gołym okiem widać, jak poprawia się sytuacja w szkołach, jak szkoły pięknieją, jak doposażone są pracownie, jak szkolą się nauczyciele. I są tacy, którzy czekają. No i bardzo w związku z tym powstaje duża różnica pomiędzy szkołami, samorządami. A ponieważ ja jeżdżę po województwie, to gołym okiem już widać. Czyli należy państwu pogratulować, że należycie do aktywnej gminy, która jak się da, korzysta z możliwości. Są przykłady, że jednego dnia można stracić, ale to, co zainwestujemy w młodzież, w dzieci, w siebie, jeśli chodzi o ten potencjał wiedzy, umiejętności, to jest to, czego nam tylko mogą zazdrościć. Tego państwu życzę. Dziękuję za wystąpienie, pani kurator. Że nasza radna z Mikołajewskiego, pani Jolanta Szulc, była wywołana i przez pana ministra, i przez panią kurator. Tam naprawdę muszą być duże pieniądze. Proszę o zabranie głosu, pani marszałek. Dziękuję. Panie ministrze, pani kurator, koledzy samorządowcy, kolego wójcie, droga młodzieży, nauczyciele, rodzice. Chciałabym najpierw pogratulować dzieciom, młodzieży, która tak wspaniale wykorzystuje swój potencjał, żeby stworzyć lepsze jutro dla siebie i dla swoich najbliższych. Ale mam do was prośbę. Podziękujcie tym wszystkim, którzy zajmowali się waszą edukacją od waszego urodzenia. Idźcie do pani do przedszkola, podziękujcie za to, że nauczyła was tych pierwszych słów, które są tak ważne w waszym życiu dalszym. Podziękujcie waszym wszystkim nauczycielom z dyrektorami na czele waszych szkół, ale podziękujcie też swoim rodzicom, że dzięki nim, że to oni właśnie stworzyli wam możliwość tej nauki i tego rozwoju. Także gratuluję wam wszystkim, nie tylko tym, którzy są tutaj, ale wszystkim dzieciom, młodzieży naszego powiatu, gminy Kurzędnik, która tak pięknie zaprezentowała się przed panem ministrem. Chciałabym podziękować również Wojtkowi, waszemu wójtowi, bo pamiętam, jak obejmował swój urząd po raz pierwszy w poprzedniej kadencji, to powiedział, wiesz, chciałbym ufundować stypendia, bo to takie ważne, żeby docenić pracę tych dzieci. I zrobił to i gratuluję mu, że mu się to udało, bo sami wiecie państwo, zawsze to podkreślam, że kapitał ludzki, który właśnie tworzymy wspólnie, to właśnie jest to nasze dobro, które jest niezniszczalne i to, co zainwestujemy, to w przyszłości będziemy mogli odebrać. Odebrać, mówię, w tym pozytywnym znaczeniu. Także panie wójcie, gratuluję serdecznie, że coraz więcej tych stypendiów, że doceniana jest ta praca dzieci. Dziękuję bardzo pani Jolancie Szulc. Proszę o zabranie głosu teraz starostę powiatu nowomiejskiego, pana Zbigniewa Dziejewskiego. Panie ministrze, pani kurator, drogi gospodarzu, szanowni radni, drodzy nauczyciele, dzieci. Ta konferencja, którą dzisiaj tu Wojtek robił siebie i nadaje tych stypendiów, to tylko świadczy o tym, że to jest ten podstawowy trzon, że tu zdobywacie te podstawy, a potem przyjdziecie do nas, do powiatu. Przyjdziecie do szkół średnich, przyjdziecie do szkół zawodowych. I tutaj od poniedziałku, w poniedziałek mieliśmy konferencję poświęconą Erasmusowi+. Duża konferencja, dużo nauczycieli, dużo dyrektorów szkół. Piękne programy do realizacji, do wykonania przez najbliższe lata.
We wtorek spotykamy się z panią kurator. Rozmawialiśmy o szkolnictwie zawodowym. Chcemy naprawdę powiat nowomiejski tak podnieść szkolnictwo zawodowe, żeby przedsiębiorcy tutaj lokalni mieli kadry. Dziękuję bardzo za wystąpienie naszego pana starosty Zbigniewa Zielińskiego. O zabranie głosu poproszę teraz gospodarza tej gminy, pana Wojciecha Dreszewskiego. Proszę bardzo, daję głos. Panie ministrze, szanowni goście, przede wszystkim chcę podziękować w imieniu własnym całego naszego zespołu, dyrektorów szkół i państwa radnych i też młodzieży za te ciepłe słowa, otuchy i przede wszystkim za to ukierunkowanie nas i utwierdzenie w przekonaniu, że idziemy właściwą drogą, że to, o czym myślimy, ta wizja, która nam się kreuje w kierunku rozwoju systemu oświaty, ona jest spójna z tym, o czym mówimy w Warszawie, tam w ministerstwach i to jest bardzo istotne. Przede wszystkim to doradztwo zawodowe, to rozbudzanie tych postaw proprzedsiębiorczych, kreowanie procesu samozatrudniania się, myślę, że będzie dla nas pewnym wyzwaniem i też kluczowe w tym, co chcemy w przyszłości osiągnąć. I to właśnie w tych małych wiejskich szkołach rozbudzamy ten potencjał, rozwijamy talenty, kształcimy pasje i mimo wciąż pogłębiających się dysproporcji między miastem a wsią. Zatem proszę państwa, podejmujmy takie działania, aby tą naszą polską wieś uczynić jedną z najbardziej nowoczesnych w Europie. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu wójtowi za swoje wystąpienie. Nie ukrywam, że obserwowałem kolegę wójta z Drybna z wielkim zaciekawieniem. Wsłuchiwał się to, co ma pan do przedstawienia. I łącznie z panią sekretarz na pewno będą chcieli wdrażać również te nasze praktyki. Prawda, panie wójcie? Dobrze, szanowni państwo, jeszcze o chwilę proszę uwagi tylko, a o zabranie głosu poproszę dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, pana Tomasza Rawalskiego. Szanowni państwo, chciałbym tylko chwilkę zabrać czasu, ponieważ tutaj już mi troszkę dano znać, bym zawęził swoją wypowiedź, chociaż chciałbym dużo powiedzieć na temat tego, co też zrobił Urząd Pracy, jak i też co ma w planach, ale jednak zawężę to do pewnego tylko meritum w tych działaniach. Pan minister był tak miły wspomnieć o tym, że otrzymał Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim jako jeden z czterech w samym województwie warmińsko-mazurskim. Przepraszam, otrzymał nagrodę za skuteczną i efektywną walkę z bezrobociem. Czego jest to efektem? No mianowicie styczeń 2014 roku powiat nowomiejski przywitał rok ze stopą bezrobocia 25%. Grudzień 2014 rok już było bezrobocie na poziomie 19%. Stąd też ta statuetka, jeśli chodzi o wyróżnienie. Czy wyróżnienie jest to tylko statuetką i tylko dyplomem? Nie, za tym także idą pieniądze. Ze względu na dobre wyniki, które uzyskał Urząd Pracy, jeśli chodzi o aktywizację osób bezrobotnych, Ministerstwo Pracy, oczywiście za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy, także Urzędu Marszałkowskiego, przyznało Powiatowym Urzędowi Pracy w Mieście Lubawskim większe środki na aktywizację osób bezrobotnych, więc to także przełożyło się na kwestie finansowe w tej dziedzinie, tak więc i mamy możliwości większe na aktywizację. Proszę bardzo, proszę bardzo. Chciałabym serdecznie podziękować szanownemu wójtowi Wojciechowi Doryszewskiemu za pomoc i wsparcie w realizacji projektu Przyjazny Świat Dzieci, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w Zespole Szkół w Marzędzicach. Dzieci uczęszczające do projektu objęte są pomocą psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną. Są prowadzone zajęcia z języka angielskiego. Serdecznie dziękuję w imieniu swoim, dyrekcji, rodziców, dzieci. Nie ukrywam, że bardzo to miły akcent i cieszę się, że możemy się wspólnie dzielić tym naszymi sukcesami. Pozwólcie, szanowni państwo, że podziękuję naszym zaproszonym gościom za udział w tej uroczystej części sesji.